26 lutego oficjalnie zostanie zaprezentowany skład zespołu Eltrox z Włókniarz Częstochowa, który w sezonie 2021 występować będzie w PGE Ekstralidze. Jednak tym razem kibice prezentacji zespołu zobaczyć będą mogli tylko online. O szczegółach prezes klubu Michał Święcik. Chcemy dać coś kibicom w tych trudnych chwilach pandemii i chcemy zrobić prezentację. W zasadzie na 100% będzie ta prezentacja, nie chcemy zrobić. Na zasadzie takiej, jak było nominacja sportowca roku przez przegląd sportowy, czyli powiedzmy sobie na sali odpowiedniej, w dobrym, przystrojonym miejscu, prezentacja poszczególnych zawodników, spotkanie z nimi, przeprowadzany wywiad przez Tomasza Lorka i Ireneusza Bielinnika, to wszystko oczywiście w odpowiednim reżimie sanitarnym, z odpowiednimi odległościami wszystkich uczestników tej imprezy. No tak, po prostu jakby widzieliśmy to właśnie przegląd sportowy, który to robił na antenie bodajże telewizji Polsat. Po prostu w tej chwili to są jedyne i możliwe do osiągnięcia, do jakiejś komunikacji z kibicem możliwości i też w tym kierunku chcemy iść. W tej chwili rozmawiamy między innymi z właśnie przegląd sportowy, czyli tutaj na stronach przeglądu sportowego mogłoby to być streaming bezpośredni, jako jakby współorganizatora. Na Facebooka o mediów społecznościowych Włókniarza, na YouTubie Włókniarza.